Witajcie na nowym kanale. To jest film powitalny. Ja jestem Basia, a to jest Rupert. Chcieliśmy stworzyć coś nowego na YouTubie. Rupert jest harcikiem włoskim. Skoro już się przywitaliśmy i wiecie, kim jesteśmy, to chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, co znajdziecie tutaj na kanale. Chcielibyśmy pokazywać Wam filmy z takiego życia codziennego, czyli jakieś vlogi, ale nie tylko. Chciałabym też wprowadzić ogólną taką tematykę pieskową. No i oczywiście, jako że ja posiadam markę Rupert Dogwear, w której to projektuję, szyję ubranka dla piesków, no to również będziemy chcieli tutaj prezentować Wam nasze wyroby i produkty. No i na początek kilka słów o tychże wyrobach. W tej chwili w naszym sklepie można nabyć ubranka dla harcika, dla whippeta oraz dla innych ras, głównie tych mniejszych, ale stopniowo wprowadzam modele dla też większych ras. No ale tutaj skupiam się raczej na tych pieskach, które tego ubranka faktycznie potrzebują. Bo jak wiemy bądź nie, są pewne rasy i pewne psy, szczególnie te małe, które ubranek zimą i jesienią potrzebują. A czasem nawet latem, kiedy jest wiecznie, mokro, deszczowo i nieprzyjemnie dla naszego psa. No co tam masz w pyszczku? Daj to pani. No daj. Dobry piesek. I jak widać, Rupert ma na sobie jedno z naszych najnowszych modeli ubranek, taki bezrękawnik, typowo na lato. O ubrankach, akcesoriach i tak dalej będziemy opowiadać w innych filmach, a teraz tylko takie króciutkie wprowadzenie. Projektując ubranka dla piesków, mam zawsze w głowie takie dwie rzeczy. Przede wszystkim skupiam się na kolorach i wzorach, czyli staram się, aby były one jednak stonowane. A to dlatego, że po pierwsze osobiście preferuję stonowane i klasyczne kolory i wzory, a drugą sprawą jest to, że jest to bezpieczniejsze dla naszych psów, można by powiedzieć, ponieważ psy mają pewne określone kolory, które widzą. Widzą kolor żółty i niebieski. W związku z tym tutaj ubierając naszego psa musimy mieć to na uwadze, że jeśli inny pies go zobaczy, no to tutaj albo może trochę się dziwić, jeżeli będzie zbyt wyrazisty taki żółty kolor ubranka przykładowo. W najlepszym wypadku może się po prostu zanadto interesować naszym psem, a myślę, że nie zawsze byśmy tego chcieli. Oczywiście nie ma co tutaj popadać w jakieś paranoje, musimy aż tak się obawiać tych kolorów, natomiast ja tutaj staram się, aby te wzory były jednak stonowane i kolory również najlepiej neutralne, ale jakieś tam odcienie takie żywsze również w ofercie się u nas znajdą. Kolejną sprawą to jest oczywiście wygoda. Chodzi o to, żeby nasz pies czuł się dobrze w tym ubranku i chciałabym, żeby było ono dopasowane, nie jakieś takie zbyt obszerne i oczywiście, żeby spełniało swoją funkcję, czyli żeby grzało. W sklepach możemy dostać jakieś takie ubranka z odstającymi elementami, z jakimiś falbankami, z kapturami i może to wygląda słodko i uroczo, ale pamiętajmy, że to również jest coś nietypowego, coś, co może zanadto przykuwać uwagę innych psów, otoczenia i tak dalej i też może nie być to dobrze odebrane przez inne psy. Pamiętajmy, że psy w komunikacji używają również uszu, ogona, łap i tak dalej, więc takie ubranka, które zakrywają nam te uszki oraz ogon albo mają jakieś wystające elementy, mogą sprawić, że inny pies źle odbierze jakby sygnały wysyłane przez naszego psa. Dlatego tutaj wiadomo, w
kurtkach przeciwdeszczowych czasami mamy tutaj jakiś taki kaptur, który może nam tą główkę przykrywać. I o ile wychodzimy tylko na spacer w czasie deszczu na chwilę i tam sobie te uszy na razie zasłonimy, żeby po prostu pies nam nie mógł. Ja tutaj mówię z mojego doświadczenia, ponieważ Rupert nienawidzi deszczu i to jest tragedia wychodzić o tej porze z nim na spacer, dlatego muszę się ratować jakimś ubrankiem, żeby się załatwił, tak? Na moment możemy mu ten kaptur założyć, natomiast fajnie by było, żeby miał opcję, żeby go położyć na dół, żeby go tam schować i żeby nie zasłaniać tutaj psich uszu i tak dalej. Więc na to również zwracam uwagę. Chciałabym, żeby ubranka spełniały swoje funkcje i były również bezpieczne dla naszych pupili. Wprowadzam również powoli akcesoria dla naszych psów. I tutaj też kieruję się głównie własnym gustem, ponieważ ja sama w sklepach szukam raczej rzeczy, które są ładne po prostu. Ja jestem fanką klasyki i bardzo lubię klasyczne wzory. Jak widać, my tutaj team pasiakowy i lubię, tak jak wspomniałam, stonowane klasyczne kolory, dlatego staram się, aby ubranka i akcesoria również w naszym sklepie były właśnie takie. Niekoniecznie sportowe, ale żeby również pasowały i do sportowych naszych rzeczy, i do eleganckich. Ja oczywiście na takie szybkie spacery jestem ubrana na sportowo, wiadomo, ale często lubię ubrać jakąś sukienkę, ładne buty, coś bardziej eleganckiego lub klasycznego. I lubię, żeby też dodatki mojego psa jakby z tym współgrały. Ja wiem, że to jest może trochę takie, no wiecie, osobom z zewnątrz może się to wydawać dziwne lub śmieszne, ale myślę, że psiarze mnie zrozumieją, bo dużo osób chyba tak ma, że lubi ładne rzeczy po prostu. Nie tylko praktyczne, ale żeby to się też nam podobało. Myślę, że klienci moi również podchodzą do tego w ten sposób, no bo jednak widzę, co wybierają i widzę, co im się podoba. A takich kolorowych, mocno wzorzystych ubranek mamy już na rynku dużo. Tych stonowanych oczywiście też znajdziemy, no ale mam nadzieję, że coś z naszego asortymentu również się Wam spodoba i serdecznie zapraszamy do naszego sklepu rupertdogwear.pl na zakupy, ale nie tylko, zapraszamy też na naszego Instagrama, żebyście nas obserwowali, tam częściej widać, co u nas słychać, najczęściej właśnie na Instagramie. Jesteśmy też na Facebooku. No i jak wspomniałam, na kanale nie tylko będziemy się reklamować, no ale głównie po to ten kanał powstaje, więc jeżeli ktoś nie lubi takich treści, no to nie musi oglądać po prostu. Ale zapraszamy, bo myślę, że coś fajnego dla wszystkich się tutaj znajdzie. Dziękujemy za uwagę. Myślę, że wszystko powiedziałam. Jeśli nie, no to na pewno będziemy dalej pokazywać się w kolejnych filmach. My się tu teraz będziemy pieszczotkować. Tak, drapanko, tak, nie wiem, czy go widać w całości, chyba nie, bo kadr nas ucina, ale dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. No tak, moja myszko, tak. Drapku, 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 drapku. Zdejmujemy? Zdejmujemy? Masz zabaweczkę?